jestem Kaki, witam w Gry Fabularne TV. Dzisiaj jestem na tropie warzywnego spisku, warzywno-konwentowego spisku. Myślę, że w ten sposób historia nazwie tą, no, ten spisek, na którym, na tropie którego jestem. Otóż znajduję się przy Kaliskim Miejskim Ośrodku Kultury, w którym odbywa się Cebulkon. Uwaga, Cebulkon. W Poznaniu mamy Pyrkon, tutaj mamy Cebulkon. Zastanawiam się, czy będzie i inne konwenty będą również miały nazwy warzywne. Żeby daleko nie patrzeć, można wymyślić taki konwent jak Paprykon, bardzo ładna nazwa, jak Pietruszkon. No a za kilka miesięcy w Toruniu będzie się odbywał Kopernikon. Nie wiedziałem, że Toruń słynie z koperku. Myślałem, że bardziej z toruńskich pierników. Piernikon, też fajna nazwa. Oni jednak zdecydowali się na koperek. No cóż, i tak jest dobrze. Zajrzymy do środka. Ja po drodze Wam opowiem nieco na temat samego konwentu. Jest to konwent jednodniowy, który organizowany jest niewielkim sumptem. Zapisałem się niedawno, od godziny trwa konwent, zapisało się 40 osób. Cześć. Witam. Ty jesteś jednym z organizatorów. Może tak to uznać. Okej. Dobra, powiedz mi, gdzie jesteśmy, co tu się dzieje? Znajdujemy się w Miejskim Ośrodku Kultury w Kaliszu, potocznie zwanym Pałacykiem, zresztą co widać na zewnątrz. Odbywa się tutaj czwarta już edycja kalińskiego spotkania z fantastyką pod nazwą Cebulkon. Odbywają się tutaj już wszelkie maści prelekcje, są gry planszowe, które można pograć. Konkursy również się teraz odbywają, za chwilę zaczną się dachy. Okej, sobie wszystko obejrzymy. Ja mam na początek pytanie, czy Cebulkon ma warstwy? Wydaje mi się, że tak. To już jest czwarta warstwa Cebulkonu. Okej, dobra, to obejrzymy wszystkie warstwy po kolei. Ile tu macie pomieszczeń? Wykorzystywanych na potrzeby tego konwentu? Sześć. Okej, ile osób się spodziewacie? Jak w porównaniu z innymi edycjami? W porównaniu z poprzednimi edycjami wydaje mi się, że będzie około, nie wiem, 100 osób mi się wydaje na spokojnie. Okej, dobra. I rozumiem, że jest to lokalna... Lokalna inicjatywa, jak najbardziej skierowana na razie dla lokalnych, dla lokalnych uczestników. Może z czasem coś się zmieni. Dokładnie. Okej, dobra. No to idziemy oglądać. Co tu mamy? Gęsiu. Ile macie gier? Obecnie jest tutaj rozłożonych 5, z czego jest jeszcze 5 pogotowych. Jakby było więcej. Okej, dobra. Później odbędzie się tutaj turniej Wyruszymy Hex. Zresztą zobaczcie, gdzie są prawda. Jakby to się pomogło w organizacji tego. Nie wiem, ale wszystkie. Red Room, tak? Pokój organizatorów. A można sobie kawkę, herbatkę, no, kanapeczkę można zrobić. Na was coś ugotować. No, to super. Sala bardzo sesyjna. Mają przygotowania do naszych larpów. Aha, cześć. Będziesz prowadził larpa jakiegoś albo sesję tutaj? Mam przygotowane 4 larpy, które będzie można powtarzać, zależnie od zmiennej drużyny. To są takie malutkie larpy, będą trwać około, nie wiem, 15 minut, pół godziny, może godzina, zależy jak się gracze rozkręcą. Średnio taki larp jest na około 5-10 osób. Aha. Ja jest obecnie właśnie konkurs wiedzą, to jest Młody Bruce Wayne, czyli właśnie przyszły bardzo.
zauważyłem, że wystrój tego miejsca jest dość klimatyczny. Jakieś maski, smoki na rysunkach. Wy zadbaliście o to, czy to jest jakby scheda po poprzednich edycjach, czy po prostu tu jest taki klimat już? To jest taki klimat i całego pałacyku, całej instytucji. Mhm. Jeszcze jest jedno miejsce takie, które będzie możliwe pod warunkiem, że ktoś tutaj zatrzyma. To jest kolejna sala pomocy. Tylko tu jest parma. Aha. Ale wydaje mi się, że to jest tutaj niepowtarzalne, jeśli chodzi o jakieś zarządzanie. No i jeszcze będą atrakcje na dworze. Dobra, a co planujecie na dworze? Na dworze planujemy taki... W sumie konkurs, olimpiada krasnoludzka to się nazywa. Aha, właśnie, to ma trwać cały dzień, jeśli dobrze pamiętam. Tak, przez całość, jakby od konkretnej godziny do końca, już jakby całość. Będzie około 7-8 konkurencji, z czego konkurencje są jakby iście krasnoludzkie. Wchodzimy na wód. Mniej więcej, jak za chwilę wyjdziesz, zobaczysz, są dwa pięki. To są takie, wydaje mi się, wyznaczniki początku czegokolwiek. I to będzie się rozgrywało w tej przestrzeni. Wydaje mi się, że bez problemu, jeśli będzie taka potrzeba, jakaś inicjatywa, żeby zrobić tutaj LARPA czy sesję, to też nie ma problemu. Osobiście według mnie dobrze przebiega. Są rzeczy, które widzimy, które należy poprawić, które należy dorzucić jeszcze. Będziemy mogli je sobie ze sobą jeszcze rozmawiać i ustalić na koniec. Dobra, na gorąco właśnie. Wszyscy dobrze się bawili, chyba to jest najważniejsze. Mogę powiedzieć nawet, jeżeli liczba zawodników czy uczestników nie wypaliła, to nadrobiliśmy to jakoś, ponieważ każdy 100% angażował się w to, co robił. Wszystkie konkursy były na 100%, prelekcje na 100%. Okej. Okay. Ilu było uczestników? 78. Okej, okay, dobra. Najmocniejszy punkt programu, jakbyście mieli wybrać jedną najfajniejszą rzecz, najbardziej charakterystyczną, najbardziej cebulkową, to co by to było? Znaczy mi chodzi po głowie jedna rzecz w tym roku, najbardziej cebulkową rzeczą w tym roku była olimpiada krasnoludzka. Tak, zgodziłbym się z tym. To był guś programu. Okej, okay, tu widzę pewne wątpliwości. Moja kolekcja była takim wchodzeniem. Okej. Jestem zawsze, jak zawsze, skromny. Także. Okej. Okay. Słyszałem coś na temat dwudniowego konwentu. My też o tym słyszeliśmy. Oni się przed chwilą o tym dowiedzieli. Ale to bardziej plany na przyszłość. Wydaje mi się, że to są plany, które jesteśmy w stanie zrealizować. I też słyszałem o nowym miejscu, czyli rozwój. No tutaj... Sądzę, że możemy podjąć ten temat, bo ponieważ to miejsce, w którym aktualnie się znajdujemy, zostanie zlikwidowane i rozwój oraz przymus. Przy okazji apelujemy, żeby nie likwidowali tego miejsca, ponieważ jest za dobre. Lubimy je. Okej, dobrze, świetnie i bardzo dobrze. Ostatnie pytanie, co już wiecie, że będzie w przyszłym roku? Jaki punkt programu na pewno otrzymacie? Na pewno czwarta edycja. Trzecia edycja konkursu Wiedzy o Forgotten Realms. Piąta edycja Cybulkonu. Co będzie jeszcze? Będzie... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Konkurs odgrywania postaci. To na pewno. To też. Tego nie odpuścimy. Ale chciałem nawiązać jeszcze jedną rzecz. Spotkanie z autorami. Tak. Że mi z jednym autorem. Udało się zabrać. Dzisiaj dostaliśmy bardzo poważną i fajną propozycję, która nas zaskoczyła, ale utrzymamy to dalej. Na razie nie chcemy mówić.
napięcie. Okej. Za studiowy dźwięk.